Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, krajobraz po bitwie, krajobraz po panice, krajobraz po COVID-19, no to jest makabryczny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego po panice, dlaczego po COVID-zie, dlaczego po bitwie? No, dlatego, że no coś się stało ze społeczeństwem. Coś się stało ze społeczeństwem amerykańskim. Przypuszczam, że również stało się coś ze społeczeństwem polskim, europejskim. No w każdym społeczeństwie coś ta panika po prostu zniszczyła. W Ameryce ogólnie rzecz biorąc niszczenie rodziny następowało już około 40, 50, 60 lat. Także teraz wybór, ten sztuczny wybór Bidena, no to jest kwintesencja, no zmieni to się. To się wszystko zmieni w wyborach międzyprezydenckich 2022, w listopadzie 2022. No i zmieni się wszystko w 2024, w czasie wyborów prezydenckich. No ale jak się popatrzy na rodzinę, na system rodzinny, no to jest rozwalany na całym świecie, ale w Ameryce to szczególnie. No teraz było święto takie dziękczynienia, czyli to było święto rodzinne. No, tradycja jest taka, że w 1621 roku pielgrzymi mieli taką ucztę z wojownikami indiańskimi tutaj na wschodnim wybrzeżu. No i teraz ta tradycja zjadania tego indyka trwa, ale ludzie, uczelnie z koledzy robią różne badania. Robią badania, no i takie było takie badanie, formowanie rodziny w Ameryce. W po-covidowej Ameryce. To było zrobione przez Instytut Studiowania Rodziny. No i tam wnioski są dosyć smutne. To są dosyć smutne. Były dwa badania prowadzone przez jeden to był rządowe badania, strona internetowa, a druga to była na koledżu. Kiedy pandemia przyszła, kiedy wirus zaatakował, to w Ameryce już małżeństwo, ilość małżeństw i ilość urodzin była makabrycznie mała i spadała nieustannie. No ale teraz w Ameryce spadło, ilość małżeństw spadło do 33 małżeństw, czyli 66 osób na 1000 niezamężnych. Także to jest bardzo mało. No i teraz rozrodczość spadła do 164 dzieci na 100 kobiet. No w zasadzie, żeby populacja się utrzymała, no to potrzeba 210 dzieci na każde 100 kobiet, no bo w zasadzie połowa społeczeństwa to są mężczyźni, czyli musi być więcej niż dwoje dzieci z jednej kobiety, no bo tam stoi mężczyzna obok. Także, żeby utrzymać społeczeństwo, to musi być 210 dzieci na setkę kobiet, no albo powiedzmy 210 dzieci na parę. No zdecydowanie najlepiej małżeńską, no ale na mężczyznę i kobietę, no w sumie to wymaga, tak? No wiem, że tam niektóre kobiety myślą, że są mężczyznami, że niektórzy mężczyźni myślą, że są kobietami i tak dalej, no ale pomijając tą kwestię, to w normalnym społeczeństwie potrzeba kobiety z macicą, no i mężczyznę ze spermą, żeby było dziecko. No, także 164 dzieci na 100 kobiet, no to nie daje nic, tak? To po prostu spada społeczeństwo na dół.
No a teraz w czasie pandemii było jeszcze gorzej, to jeszcze było gorzej. No i teraz normalny człowiek to się zastanawia, jakie są możliwości. No i jedna z możliwości, no to jest taka, że po prostu to spada, no i będzie spadało i po prostu dojdzie do zera. No to nie jest, no jest prawdopodobne, ale praktycznie jest niemożliwe. Druga możliwość, no to jest taka, że będzie jakiś taki renesans tego, że samotni się obudzą, że popatrzą, że docenią znajomości, docenią randki, docenią rodzinę, no i że będą mieli jakieś takie chęć i pożądanie, żeby jednak zakładać rodzinę i mieć dzieci. No a trzecia możliwość to jest taka, że w zasadzie ekonomia, religia, no i po linii partyjnej dzieli po prostu społeczeństwo. No i niestety okazuje się, że faktycznie pieniądze, religia, no i przynależność partyjna jeszcze bardziej rozdziela Amerykę niż cokolwiek innego. Chęć dla młodych, dla ludzi w wieku takim małżeńskim, no to w zasadzie spadła o 2%. 17% Amerykanów w wieku od 18 do 55, no to powiedziało, że chęć do posiadania dzieci osłabła im. 10% 18 do 55-latków powiedziała, że chęć do posiadania dzieci wzrosła. Także ogólnie rzecz biorąc COVID przyhamował to wszystko. Zainteresowanie w tworzeniu rodziny to też jest bardzo ciekawe, no bo wpływa na to dochód, wpływa na to religia, no i wpływa na to przynależność partyjna. Oczywiście można, każdy normalny zrozumie, gdzie to wszystko, w jakim to kierunku idzie. Ogólnie rzecz biorąc bogaci, ogólnie rzecz biorąc religijni i ogólnie rzecz biorąc republikanie, czyli konserwatyści, no to bardziej mają chęć do zaślubin. Także ci ludzie mówią, że będą się żenili, będą mieli dzieci, także, że pieniądze wpływają, no ale też religia, no i też konserwatyzm, tak? To jest bardzo ważne. Ogólnie rzecz biorąc, no to przez setki lat, no to było tak, że w zasadzie bogaci ograniczali ilość dzieci, a biedniejsi po prostu mieli więcej dzieci, no bo bardzo często to było związane z prowadzeniem gospodarki rodzinnej. No i biedniejsi też rozumieli, że kilkoro dzieci, no to starsze dzieci wychowują młodsze dzieci, jest mniej roboty ogólnie rzecz biorąc, no a później jest przyjemnie, że jest duża rodzina. No ale teraz bezdzietność wzrasta również wśród ludzi mniej wykształconych, wzrasta wśród kobiet i mężczyzn niżej zarabiających. No i ten cały COVID, no to jeszcze to pomnożył. Teraz już ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, to już w ogóle przestają myśleć o tym, żeby mieć dzieci. No i jaki jest wniosek? No wniosek jest taki, że to widać, że jest podział. Jest podział pomiędzy dwoma stronami, czyli te religijna prawa strona konserwatywna, no to mówi tak, no życie jest jakie jest, trzeba mieć dzieci, trzeba się rodzić, trzeba tą ziemię zaludnić. Wśród ateistów, marksistów, lewaków, no to jest, że w zasadzie nie ma co mieć dzieci i po prostu trzeba wycofać się z tego wszystkiego. Republikanie, tak, życie w rodzinie i z dziećmi, demokraci absolutnie nie.
największe zainteresowanie w rodzinie, no to mają ludzie, którzy są religijni. No to zawsze to było w ten sposób, ale jeszcze w czasie pandemii to jeszcze bardziej to się pokazało. Także chęć do zamążpójścia czy ożenienia się wśród ludzi religijnych, wśród ludzi, którzy nie mają współmałżonka, ale regularnie chodzą do kościoła, no to wzrosła o 8%. Także ci, co chodzą regularnie, to jeszcze bardziej chcą się po prostu żenić. To, co mieć dzieci. To, że ci, którzy chodzą raz w tygodniu, no to w zasadzie raz w tygodniu, raz w miesiącu na mszę, no to jest mniej więcej takie same. Nie bardzo się zmieniło. Ale najgorzej to wyszło to, że chęć do posiadania dzieci i do zamążpójścia, czy ożenienia się, no to wśród tych, którzy nie chodzą do kościoła, no to chęć spadła o 11%. Tak? Także ludzie niewierzący po prostu odpuścili sobie rodzinę i dzieci. Chęć do zamążpójścia wzrosła o 5% wśród nieżonatych, niezamężnych republikanów. Wśród demokratów wzrosła o 3%. No to tyle tylko, że ci niezależni, no w Ameryce to jest ta grupa niezależnych, którzy oni w zasadzie przeskakują. Cokolwiek im pasuje, to jednego roku głosowali na republikanów, drugiego na demokratów, nie są zadeklarowani. I to jest legalne. W Ameryce można się zadeklarować jako nielegalny. No ale to pokazuje, jaka to jest chorągiewka, że przeskakuje tu czy tam. No w każdym razie wśród tych niezależnych 11% po prostu mniej chce się zaślubić, także, a 12% wśród demokratów. Także widać, lewica po prostu dzieci nie, rodzina nie, społeczeństwo nie. To są straszne wyniki. To jest straszne wyniki, bo najgorzej to mają ci, którzy żadnego połączenia religijnego jakiegoś nie ma. Dla dużej części społeczeństwa religia, no to była po prostu taka lina, koło ratunkowe. Oni po prostu przeżyli przez to. No jak tak się popatrzy na te formowanie rodziny, czy ten upadek całej to rodziny, no to trudno nie dojść do wniosku, że objąć to wszystko, że to ma głębokie znaczenie długoterminowe. To długoterminowo, no to jednak żadne społeczeństwo nie jest w stanie się utrzymać. No, ludzie szukają przyjemności, ludzie szukają statusu, ludzie szukają statusu społecznego, szukają jakiejś władzy. No i kiedy te wszystkie rzeczy nie są jakoś tak za bardzo ukierunkowane, jeżeli to wszystko jest jakieś takie chaotyczne, no to życie zaczyna być zdeformowane. To życie to jest po prostu tylko jakieś tam jedzenie, spanie, sranie i nawet nie seks. No teraz już dzisiejsza młodzież, młodzi ludzie, no to są tak samotni, że to jest nieprawdopodobne. No to odwieczne te pożądanie jakiegoś ruchu, jakiejś akcji zostało zabite, zostało zniszczone. No i teraz, kiedy nie ma tej chęci do akcji, kiedy nie ma chęci, żeby mieć energię i wyładować tą energię, no to zostawia ludzi osłabionymi psychicznie i fizycznie. Ogólnie rzecz biorąc, no, zmniejsza się w Ameryce od ostatnich lat, zmniejsza się niektóre rzeczy. No, rozwody się zmniejszają. No tyle tylko, że rozwody się zmniejszają, no bo nie ma ślubów, tak? No to nie dziwnego, że się zmniejszają. Ciąży wśród nastolatków się zmniejszają. Jest proporcjonalnie mniej niż wtedy, kiedy pozwolono na skrobanki w 1973 roku, ale to jest
To jest też taka prawda, że ilość śmiertelnych wypadków samochodowych wśród młodych ludzi jest dużo mniej. No ale dlaczego? Dlatego, że oni po prostu nawet nie robią prawa jazdy. Nie robią prawa jazdy, jeżdżą na rowerach, jeżdżą autobusami. Tak, także to lata 50., 60., 70., kiedy wszyscy chcieli mieć prawo jazdy i wszyscy chcieli mieszkać samemu, chcieli być niezależni, no to teraz ci młodzi ludzie nie chcą prawa jazdy, nie chcą być niezależni, nie chcą mieszkać samemu, mieszkają często z rodzicami. Tak, także to jest jakaś taka straszna degrengolada. No seks wśród młodzieży zanika. No i to oczywiście, że jest mniej tego społecznego bałaganu, czy, no ale dlatego, że nie ma społecznego powiązania. Już teraz nie ma zabaw, jakiegoś takiego zorganizowanego. Wszystko idzie przez internet. To jest straszne. No te złe zachowanie ludzkie to nie zniknęło. Tyle tylko, że jest no ukryte, ta pasywność, ten brak chęci do tego, żeby coś działać, no to zostawia Amerykanów takich bez celu. Ludzie po prostu żyją jakoś bez celu. No wiadomo, że niektórzy się wytresowali w tym, żeby uniknąć tej dzikiej strony życia, no ale to już przestali działać. Ludzie po prostu przestali działać i sami się ograniczają. No, moim takim obserwacją to jest to, że parę lat temu policjant w Akademii Policyjnej to powiedział, że pierwszy raz był rocznik, kiedy młodzi ludzie nie byli w bijatyce takiej fizycznej. Tak? Nie podbili komuś oka, nie mieli podbitego przez kogoś. No tak, także całe to społeczeństwo od lat 40-50 jest po prostu kastrowane z rodziny, kastrowane z religii, kastrowane z tych normalnego tego męskiego testosteronu. No i teraz społeczeństwo po prostu ginie. Młodzież nie wie, co zrobić z życiem. Tak? Młodzież nie rozumie, co to znaczy życie. Ta pasywność, no to jest globalna. Ta pasywność jest nie tylko w Ameryce, ale w Europie i w Azji. To wszystko jest, co jest odpowiedzialne. No odpowiedzialny jest ten upadek i rozwalenie tych wszystkich podstawowych porządku społecznego. Nie ma tego skryptu na życie, nie ma tego skryptu, które było dawane przez rodzinę, które było dawane przez religię, no i które było dawane przez normy społeczne. Młodzież nie wie, jak dążyć do celu, no bo celu w zasadzie nie ma. To wielu Amerykanów nie wie, w którym kierunku iść, gdzie postawić nogi, gdzie podążać, co osiągać i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeszcze też dużo młodzieży po prostu doszło do wniosku, że finansowo oni mają najgorzej i myślą, że rodzice mieli dużo lepiej. No a prawda jest taka, że każde pokolenie ma ciężko. Także no jest to nieprawdopodobne, nie skończy się przypuszczalnie dobrze dla społeczeństwa, no ale myślę, że normalnie wrócą. Dlatego Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja ma swoją wartość. To wszystko wróci. Nie wiadomo, ile to zajmie, pokolenie czy dwa pokolenia. Wszyscy ci lewacy po prostu umrą bezdzietni, umrą bez małżeństwa, będzie jakiś tam kryzys, no a później będzie jakiś taki powrót, z powrotem będzie jakiś taki renesans, takie ożywienie, no i to wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
Zdrowia dla normalnych, dziękuję dla konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje, lewactwo doprowadziło do ruiny społeczeństwa amerykańskie. Jest nadzieja, że konserwatyści odbiją się od dna. Przekaz dla socjalistów, jeżeli głosowaliście na Bidena, na socjalistę, no to widzicie, co zrobił. Przypuszczalnie, no w Polsce jest tak samo, w Polsce też komuniści rozwalili rodzinę, religię, uczciwość, tradycje, to wszystko oni rozwalili. Zdrowia dla normalnych.